Hej, przyjaciele. Wyglądacie na bardzo zapracowanych dzisiaj. Co takiego robicie? Aha, przygotowujecie kartki z życzeniami na Dzień Ojca? To bardzo miłe. Tylko proszę, bądźcie ostrożni z nożyczkami. Są bardzo ostre i przez to niebezpieczne. O nie, mały Tomie, czy wszystko w porządku? Właśnie dlatego powinniście uważać jeszcze bardziej. Dobry pomysł, mały Macie. Poprośmy Toma Holownika o pomoc. Ty, mały Franku, możesz zostać tutaj z małym Tomem. Cześć, Tom. Sprzątasz swoje podwórko na dzisiejszą kolację z okazji Dnia Ojca? Tom, twój synek mały Tom miał drobny wypadek podczas robienia, to znaczy podczas zabawy na placu zabaw. Spokojnie, nic złego się nie stało, ale potrzebuje twojej pomocy w garażu. Pojedziemy go zabrać? Hej chłopaki, całe szczęście, że ukryliście swoje prace. Tom już tu jedzie. Proszę bardzo. Mały Tomie, twój tatuś się zastanawia, jak do tego doszło. Tak czy inaczej, twój tatuś mówi, że masz przebitą oponę i uszkodzone drzwi. W takim razie musimy jechać do garażu. Ruszajmy w drogę. I już jesteśmy. Mały Tomie, twój tato mówi, że musimy wymienić twoje drzwi. Inaczej nie da się ich naprawić. Te będą idealne, Tom. Zainstalujmy je teraz. Wygląda znacznie lepiej, mały Tomie, prawda? Okej, teraz zajmijmy się tym kołem. Tom mówi, że nie ma kół w twoim rozmiarze. W takim razie będzie musiał naprawić te koło. Plastry? To świetny pomysł! Proszę bardzo, dziura załatana. Teraz musimy tylko dopompować powietrza. Mały Tomie, twój tato ma dla ciebie coś jeszcze. Coś bardzo specjalnego. Mały Tomie, to środek, dzięki któremu nic nie przyklei się do twojej karoserii. Od tej pory będziesz mógł bawić się bezpieczniej. Proszę bardzo, mały Tomie, jesteś już gotowy. Możesz teraz wracać na plac zabaw i kontynuować pracę. Tylko uważaj na ostre przedmioty. Aha.
Zobacz, mały Tomie, przyjechali twoi przyjaciele. Dziękujemy ci za pomoc, Tomie. Pa, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem.